Pani dyrektor, już w najbliższą niedzielę kręciołek samochodowy, to drugi termin. Rozumiem, że teraz pogoda będzie. Tak, myślę, że pogoda nam dopisze. Wprawdzie temperatury mają być około 10 stopni, ale najważniejsze, że nie będzie opadów deszczu. To może nawet dobrze, że tak będzie umiarkowanie, zmobilizuje zawodników, sprężą się i, i będzie dobrze. Nowy termin, też nowa lokalizacja w tym roku, bo znajdujemy się przed halą widowiskowo sportową. Tak, każdy kręciołek wnosi coś nowego. E, historia kręciołków jest bogata, ale po raz pierwszy jesteśmy na odcinku drogowym. E, po raz pierwszy tutaj e, na hali widowiskowo-sportowej. E, jak będzie, zobaczymy. To jest wielkie wyzwanie dla zawodników, dla uczestników, szczególnie dla uczniów, którzy zmierzą się już z odcinkiem drogowym. Nie tak jak na placu będą się kręcić wokół pachołków, ale faktycznie mamy e, odcinek e, no, niecałego kilometra z szykaną. Z beczką, no i na kostce. Dzień wcześniej ma coś pokropić. Mam nadzieję, że nie będzie ślisko, będzie bezpiecznie, więc myślę, że będzie to dla nich wielkie wyzwanie. Ile załóg się już zgłosiło? Jeśli chodzi o załogi, no mamy komplet, idzie już lista rezerwowa. Tak naprawdę dobijemy 60, ale różnie to bywa. Jedni przyjadą, jedni nie. Mamy przygotowane 55 numerków i myślę, że tyle wystartuje. Czyli jest duże zainteresowanie, jak rozumiem, że już wystartowała i lista rezerwowa. Tak, i to bardzo cieszy. Muszę przyznać, na początku historii kręciołków zawsze się martwiłam, ile osób będzie czy przyjadą. To teraz w zasadzie tydzień wystarczył, żeby się wypełniła lista zgłoszeń, i to bardzo cieszy. Myślę, że historia robi swoje. Ponad 20 lat <laughs> zrobiło swoje, i, i to mnie bardzo cieszy. Z tego, co wiem, to też zapisali się nauczyciele. Tak. Bardzo się cieszę, tak właśnie te dwa tygodnie dodatkowe sprawiły, że jest rywalizacja między nauczycielami. To też mnie zawsze bardzo cieszy. Na razie są to nasi nauczyciele, ale tak naprawdę mamy jeszcze dwa dni. Ja myślę, że jeszcze spoza naszej szkoły w zeszłym roku był nauczyciel. To tak dodatkowo taka rywalizacja między szkołami dobrze robi. A to na pewno i pani też zawsze podkreśla, że ważni są uczniowie, że to ich impreza, oni pomagają i wspierają tutaj głównych organizatorów. Tak, to jest impreza organizowana przez zespół szkół technicznych. E, oczywiście ja im pomagam, ale uczniowie startują uczniowie organizują, pomagają pod każdym względem, są ze mną na każdym etapie, bo tutaj pracy było mnóstwo. Od tej organizacji, od prowadzenia strony internetowej, poprzez na przykład bramki, które trzeba barierki w zasadzie, które trzeba przywieźć, sędziować, to wszystko robią uczniowie. I to mnie bardzo cieszy, rośnie młode pokolenie sędziów, zawodników no tak, to, to jest ważne. Rozumiem, że przygotowania idą pełną parą i jest co robić, bo pracy pewnie trochę przy takim kręciołku jest. Jest. Nie będę tego przeliczać ani na godziny ani na tygodnie, bo tak naprawdę jak skończył się w zeszłym roku kręciołek, to już myśleliśmy o następnym, o następnej lokalizacji, o tym, co zrobić nowego, lepszego, co poprawić, bo każda impreza ma to do siebie, że coś wnosimy nowego i myślę, że tak też będzie w tym roku. Znowu mamy nowe niespodzianki, nowe atrakcje, no i zapraszamy przede wszystkim mieszkańców, bo myślę, że będzie co zobaczyć, będzie można wsiąść do. Samochodu, myślę, że będą samochody, tak zwane funkcyjne, które bardzo chętnie przewiozą, jeżeli ktoś będzie tylko chciał, na pewno będą subaru. I to nie jedno, to już wiemy, będą samochody policyjne, będą też rajdówki, zawodnicy, którzy zapowiedzieli. Także oprócz tych, którzy startują, czyli uczniów, cały czas podkreślam, mamy klasę odrębną dla uczniów i absolwentów, to tych atrakcji jest bardzo dużo. No i rada rodziców, która zaprasza naprawdę tutaj bardzo mocno będzie. Przy tej temperaturze myślę, że warto będzie coś fajnego przekąsić, a rodzice tutaj bardzo dużo przygotowali. Serdecznie zapraszamy!